Ale słuchajcie, my nic nie mówimy o silnikach w tych naszych samochodach, a ja wam powiem, że ja tak strasznie dawno nie testowałem diesla i że jest on tak strasznie nijaki teraz, ten silnik. Na każdą reakcję trzeba czekać godzinami. Nie ma już tego momentu obrotowego, z których kiedyś słynęły silniki diesla. Jest w zasadzie chyba kompletnie do bani, poza tym, że mało pali. No ale to są właśnie takie silniki, które wzbudzają takie emocje, że nie chce nam się o nich gadać. Jakby, wiesz, ja rozpatruję tego Mercedesa jako takiego typowego diesla, takiego, wiesz, osiołka do ciężkiej pracy. Nie za szybki, wystarczające, no bo 9 sekund do 100 km na godzinę, umówmy się, wystarczająco. Spala 7 literków i super, i spala 7 literków. I to wszystko, co mam do powiedzenia na temat tego silnika. No to ja tutaj z wami nie mogę się zgodzić. Fakt, mam 2 cylindry więcej, 1 litr pojemności więcej i znacznie więcej newtonometrów. W dodatku przyjemnie brzmi, a nie rzeczywiście jak te dwulitrowe czterocylindrówki. Nie mam żadnych uwag. Ale najfajniejsze w allroadzie, jeżeli o jego napęd, jest to, że nie musicie się sami bawić w podnoszenie, obniżanie tego zawieszenia. Wystarczy, że pstrykniecie sobie tutaj tryb auto i samochód wszystko zrobi za was. Zależnie od tego, jak jedziecie, czy dynamicznie, czy poczuje, że mocniej wciskacie gaz, czy będzie czuł, że jedziecie po zakrętach, to utwardzi sobie zawieszenie, zmieni ten układ kierowniczy, żeby troszkę ciężej pracował. Nawet skrzynia biegów będzie trzymała bieg niżej. Zobaczcie, teraz jadę normalnie w drive'ie. Samochód czuje, że wjeżdżam pod górę i celowo nie podnosi biegu na wyższy, tylko trzyma silnik w okolicach 2000 obrotów, żeby cały czas był dostępny ten moment obrotowy. Oczywiście możecie klasycznie włączyć sobie tryb dynamic, o, i wtedy samochód zaczyna jechać jeszcze inaczej. To zawieszenie obniża się o kolejne 1,5 cm i jest wtedy już tylko o 2,5 cm wyższe niż w klasycznej A6. A to oznacza, że samochód po zakrętach jeździ absolutnie bez zarzutu. W Skodzie też jest coś takiego jak tryb sport i chyba stworzono go z myślą właśnie o takich drogach. No, teraz to się i ten dieselek zaczął wkręcać jakoś, o dziwo. Także nie walczymy o prześwit, nie walczymy o wysokość teraz. Cieszę się, że jednak nie jadę tutaj SUV-em, że mi to auto się nie koleboce na boki, nie wygina, tylko jest teraz takim fajnym, zwartym kombiakiem. Słuchajcie, no ten segment jest może trochę niedoceniany dzisiaj, bo wszyscy chcemy mieć te samochody wyższe, ale powiem wam, że w tych samochodach wyższych nie ma po prostu takiej możliwości tak szybkiej i tak przyjemnej jazdy po takich drogach. O.